Kolejny punkt uchwały zarząd w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Municipalną Krobocza do realizacji w latach 2013-2019. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa gminy dla osób niepełnosprawnych w zespole szkół specjalnych nr 4 ulica Zakątek 2 w Krakowie. Zgodnie z poniższym zestawieniem. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na budowie windy dla osób niepełnosprawnych w zespole szkół specjalnych nr 4 ulica Zakątek 2 w Krakowie. Rok 2013, faza realizacji inwestycji. Opracowanie projektu wraz ze złożeniem dokumentacji i pozwoleniem na budowę. Źródło finansowania 25 tysięcy złotych zadania priorytetowe. Rok 2014, realizacja inwestycji 40 tysięcy złotych zadania powierzenia z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia życia. To jest uchwała, która jest związana z tymi wcześniej podjętymi, aby jest wymagane, aby znalazło się to w WPF-ie ogólnomiejskim. Także skoro trzeba, to do czego? Nigdy zgłoszę, w takim razie już nie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, to proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.